Cześć. W kolejnym filmie z cyklu Prowadzenie turnieju na hobie pokażemy sobie, jak wystartować turniej i omówimy wygląd panelu sędziowskiego i ogólnie zarządzanie turniejem i przełączanie między rundami. W pierwszym filmiku z tej serii przygotowaliśmy sobie turniej, teraz go znajdziemy w zakładce Turnieje. To jest nasz testowy turniej prywatny. 10 rozdań na impy i po wejściu w ten widok, a następnie kliknięciu przycisku admin, to jest przycisk dostępny tylko dla sędziów, widzimy panel zarządzania turniejem, a raczej to, jak wygląda ten panel przed wystartowaniem turnieju. Zwróćcie uwagę, że mamy zapisanych 5 par i wszyscy gracze, czyli 10 graczy z 10 jest online. Skoro tak, to mamy odpowiednie warunki do wystartowania turnieju. Nic prostszego, klikamy start turnieju. System upewnia się, czy na pewno. Mówimy tak. I w tym momencie rozpoczęła się pierwsza runda naszego turnieju. Zobaczcie, że panel sędziowski nieznacznie się zmienił. Z lewej strony jest dość podobnie, są informacje o turnieju, ale mamy też dodatkowe 3 przyciski. Uruchomienie kolejnej rundy, potencjalnie zakończenie turnieju i wysłanie wiadomości do wszystkich stolików, czyli bardzo przydatna funkcja dla sędziego. Zobaczmy, co stało się z prawej strony. Mamy teraz 3 zakładki: stoliki, wezwania oraz wyniki. Pierwsza i taka najważniejsza, najczęściej używana zakładka to stoliki. W naszym przypadku mamy 5 par, czyli są one posadzone przy 5 stolikach. Zobaczcie, mamy stolik numer 1, numer 2, numer 3. Te ikonki, co zaraz pokażę, służą nam do wchodzenia na stolik. Mamy status rundy, zakończona, to z tego powodu, że przy tym stole jest pauza, w trakcie i w trakcie. I w kolumnie rozdania mamy ilość rozdań zagranych w tej rundzie. To jest dość istotna informacja i ta informacja, co ważne, odświeża się na ekranie sędziego bez konieczności wciskania przycisku odśwież, tak jak w przypadku graczy online. Jeśli chcemy zobaczyć najnowszą informację o graczach, którzy są online, musimy kliknąć odśwież. Rozdania odświeżają się automatycznie. No i zobaczmy, co się stało. Nasz hop rozsadził graczy. Poruszanie się w turnieju jest metodą pętelkową. Mamy pauzę stacjonarną na pierwszym stoliku na NS-ie i reszta par będzie się normalnie poruszała pętelkowo. Pierwsze potencjalne pytanie, dlaczego każdy gracz jest offline? Tak jest na początku każdego turnieju, dlatego że kiedy rozpoczniemy turniej, kiedy jako sędzia wcisnęliśmy wystartuj turniej, to każdy z naszych 10 graczy otrzymał na ekranie wiadomość, że startuje turniej i że zostaniesz zabrany do swojego pierwszego stolika. I dopóki gracz nie naciśnie OK na tej wiadomości, to nie trafi do stolika, więc u nas będzie figurował jako offline. I jako sędzia spróbujmy po kilku sekundach od wystartowania turnieju odświeżyć sobie ten widok i zobaczmy, czy gracze już są online, czy offline, czy trzeba im pomóc. Odświeżamy. No dalej 0 graczy jest online. No dobrze, to ja sobie przejdę na drugi ekran w takim razie i rozpocznę grę na niektórych stolikach, czyli kliknę OK tak naprawdę. Dajcie mi moment na przeklikanie się przez te wszystkie taby. OK. I za moment wrócimy na główny ekran i klikniemy odśwież. I to, czego oczekuję, to to, że przy wszystkich stolikach będzie się grało. Odśwież. Dobra, 9 graczy na 10 jest online. Z tego wniosek, że bot drugi nie kliknął. Więc spróbujemy to zaraz naprawić.
jeszcze raz, odśwież i mamy wszystkich 10 graczy, czyli wszystko jest ok. I to tak naprawdę taki wygląd panelu sędziowskiego to jest to, co chcemy mieć przez cały czas jako sędzia. Komplet graczy online, żadnych problemów i gra trwa. No, spróbujmy w takim razie w oczekiwaniu na zagranie przez nich dwóch rozdań, spróbujmy ich przywitać. Wyślemy testową wiadomość do wszystkich stolików, na przykład witajcie na hobie. W tym momencie wiadomość została wysłana na każdy z naszych trzech stolików. O, zobaczcie, stolik numer 3 zagrał jedno rozdanie, stolik numer 2 jeszcze nie, no i stolik numer 1 oczywiście ma zakończoną rundę, mimo że nie zagrał żadnego rozdania. Spróbujmy może wejść na stolik numer 2 i zobaczmy, czy tam aby na pewno wszystko jest ok, bo widzimy, że on jest trochę opóźniony w stosunku do stolika numer 3. Jeśli chcemy to zrobić, to jako sędzia wystarczy, że klikniemy ten, no akurat skończyli grać, ale nie szkodzi, i takich możemy odwiedzić. Jeśli chcemy wejść na stolik, to jako sędzia klikamy tę ikonkę stolika. Zresztą wyświetla się tutaj podpowiedź dołącz do stolika. Jeśli to zrobimy, to uwaga, otworzy nam się nowa zakładka w przeglądarce. Natomiast ta pierwsza główna zakładka z panelem zarządzania turniejem w dalszym ciągu pozostanie otwarta, więc będziemy mogli do niej bardzo łatwo, bardzo szybko wrócić, po prostu przełączając się między zakładkami. No dobrze, pokażę Wam teraz, jak to wygląda. Otwieram w drugiej zakładce stolik numer 2. No i teraz mam widok rozdania z punktu widzenia sędziego. Mogę to poznać po tym, że wszystkie cztery ręce są widoczne oraz po tym napisie tutaj admin. Mam też podgląd na czat stolika i w obecnej wersji nie mogę jeszcze rozmawiać z każdym z graczy z osobna, ale być może w momencie, kiedy będziecie oglądać ten filmik, będzie to już możliwe. No dobrze, widzę, że zawodnicy kończą drugie rozdanie. Mógłbym w tym momencie wysłać im jakąś testową wiadomość tylko na ten stolik. Testowa wiadomość na stoliku drugim. Enter. Dobra, teraz mogę przejść. Zamknę sobie tę zakładkę i przejdę na stolik trzeci. Tylko po to, żeby Wam pokazać, że tutaj jest ta główna wiadomość, którą wysłałem na czacie, ale nie ma tej wiadomości testowej, którą wysłałem tylko na stolik drugi. Zamykam zakładkę i wracam do naszego panelu zarządzania turniejem. W tym momencie wszystkie trzy stoliki zakończyły grę i tak naprawdę jesteśmy gotowi do wystartowania drugiej rundy. Nie będę tego jeszcze w tym momencie robił. Chciałbym pokazać Wam, że mamy jeszcze dwie zakładki. Po pierwsze wezwania sędziowskie, które omówię w jednym z kolejnych filmików, i również wyniki. Wyniki na tej zakładce odświeżają się w momencie, w którym rozpoczniemy kolejną rundę. Wtedy są wyniki liczone, dlatego mamy w tym momencie 0 impów. Także dla każdej pary zobaczymy to za moment. To chyba tyle. Mamy tutaj jeszcze po lewej stronie informacje o numerze rundy, liczbie stolików oraz liczbie stolików, które są jeszcze w trakcie gry. To jest 0, czyli sygnał, żeby kliknąć następna runda. Klikamy i po kilku sekundach, czasem kilkunastu przy większym turnieju, mamy już rozstawienie do kolejnej rundy. Spójrzcie, stacjonarna pauza na NS-ie na pierwszym stoliku i na stolik pierwszy przyszedł nam bot 5 i bot 6. Przejdę teraz na zakładkę wyniki i spójrzcie, coś się rzeczywiście wydarzyło, tak? Mamy kolejność turnieju, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce, liczbę zagranych rozdań, wynik w impach. Para, która pauzowała, nie ma zaliczanych żadnych rozdań, żadnych punktów i rozdań zresztą też za pauzę. No i rozpoczęliśmy drugą rundę. Możemy znowu wysłać testową wiadomość, na przykład pierwsza runda za nami. Gratulacje.
Świetnie. Jak widzicie, w tej wersji Hoba nie ma jeszcze timerów, także jeśli będziecie sędziować w ciągu najbliższych kilku tygodni od powstania tego filmiku, no to będziecie musieli informować swoich graczy ręcznie o tym, ile zostało czasu do zakończenia turnieju. Na przykład do zakończenia rundy zostało 7 minut do końca rundy. Proszę o przyspieszenie, gdzie się gra. W tym momencie taka wiadomość poszła na wszystkie stoliki, ale może byłoby lepiej wejść na pojedynczy stolik i im zagadać na czacie pojedynczego stolika, tak żeby nie stresować zawodników, którzy przecież grają szybciej. To wszystko w tym odcinku z cyklu Prowadzenie turnieju na Hobie. Do zobaczenia.